Witamy wszystkich słuchaczy. Cześć. Ja nazywam się Paweł Wilkosz oraz wspólnie z moim kolegą Piotrkiem Ślusarczykiem chcielibyśmy Was zaprosić na webinar odnośnie tworzenia aplikacji w środowisku Azure Kubernetes Service. Zakładamy na samym wstępie, iż Wy słuchacze macie minimalne bądź też zerowe doświadczenie w pracy z wdrażaniem aplikacji do AKS-a. W związku z tym będziemy tutaj szlifować podstawy oraz omawiać sobie takie bezwzględne minimum z minimum, w jaki sposób posługiwać się w środowisku Azure z orkiestratorem dla kontenerów, w tym wypadku z AKS-em, oraz w jaki sposób deployować i konfigurować proste aplikacje z wykorzystaniem Azure CI/CD pipeline'u, w tym wypadku będzie to narzędzie Azure DevOps. Nasz webinar będzie się składał z trzech części. W pierwszej części chcielibyśmy omówić teoretycznie, po co w ogóle tworzy się systemy rozproszone, po co rozdrabnia się taką aplikację na mikroserwisy oraz jaka filozofia za tym stała. Damy Wam również pewien rys historyczny na temat powstania samego Kubernetesa, ponieważ wydaje nam się, że jest to dość interesujące, w jaki sposób taki orkiestrator powstawał. Druga część będzie zawierała omówienie szczegółowych opcji, jakie są dostępne w ramach serwisu Kubernetes na Azure. Wtedy sobie przejdziemy przez nie, wyklikując taki serwer, oraz zapoznamy się, które z ich części są najbardziej jakby zależne od Azura. Te osoby, które wcześniej już pracowały z on-premowym rozwiązaniem kubernetesowym, będą mogły na bieżąco dowiedzieć się, jaka jest różnica pomiędzy właśnie takim rozwiązaniem, które sobie deployujemy na własnych środowiskach, a takich, które już muszą być zależne od chmury Microsoftu. W trzeciej części tego webinaru zostanie pokazane w sposób praktyczny, w jaki sposób przygotować plik YAML-owy, który potem będzie nam służył jako podstawa do deploymentu aplikacji właśnie do takiego klastra. Zanim oczywiście jeszcze przejdziemy do tej części praktycznej, to Piotrek przypomni tak pokrótce również te najistotniejsze opcje, których zrozumienie i zapamiętanie będzie kluczowe, żeby potem zrozumieć, co oznaczają poszczególne komendy właśnie w takim pliku YAML-owym. W związku z tym zabieramy się do pracy, no i przechodzimy do części pierwszej. Dobrze, to na sam start krótki rys historyczny. Pierwsza wersja Kubernetes powstała mniej więcej około roku 2014 w laboratorium Google jako odpowiedź na złe doświadczenia inżynierów w pracy z systemami rozproszonymi. O tych złych doświadczeniach, tych właściwie czterech punktach, które były najistotniejsze, opowiem jeszcze w dalszej części tejże prezentacji. Warto wspomnieć, iż projekt ten pierwotnie figurował pod nazwą Seven of Nine, gdzie oczywiście ktoś, kto jest fanem fantastyki oraz Star Treka, może doszukać się pewnych analogii, właściwie pewnej postaci ze Star Treka. No jak dobrze pamiętacie, albo i nie, kto oglądał, to Seven of Nine był takim bardziej przyjaznym Borgiem. Wydaje mi się tak naprawdę, iż ta nazwa nie została wybrana przypadkowo, dlatego że na przykład miała fanów, tak, Star Treka w tym zespole. Otóż chodzi mi o to, iż założenia projektu Kubernetes można śmiało porównać do tej fikcyjnej rasy, tak? Bo Borgowie, właściwie oni byli dronami, zdaje się, to była taka społeczność, która była połączona ze sobą wspólną świadomością. Czyli mimo iż każdy posiadał swoją własną instancję, to oni potrafili współdzielić ze sobą przestrzeń świadomości. Jak się przekonacie, no architektura systemów rozproszonych działa dokładnie na takich samych zasadach. Czyli wiele niezależnych od siebie komponentów współpracuje ze sobą, tworząc swojego rodzaju świadomość, czyli mówiąc naszym językiem, logikę biznesową, bądź też wartość biznesową. Zresztą jak spojrzycie tutaj na logo Kubernetesa, to właśnie można dostrzec tą analogię do pierwotnej nazwy projektu. Te 7 szprych na sterze, no to analogia do nazwy Seven of Nine. Z takich kwestii czysto technicznych, to Kubernetes oryginalnie był napisany w języku C++ i potem przepisany do języka, tutaj pewnie nie będzie żadne zaskoczenie, do języka Go, bądź też Golang.
różne są nazwy. W kolejnym roku, czyli mniej więcej około 2015, ten projekt został przekazany do społeczności open source. No i tutaj pod agidą Linux Foundation stał się jednym z najbardziej popularnych projektów pod względem liczby kontrybutorów oraz commitów na GitHubie. I wtedy, kiedy jeszcze śledziłem te statystyki, to Kubernetes był w czołówce, zdaje się, pierwsza dziesiątka. Jeżeli dobrze pamiętam, to było miejsce ósme. Obecnie Kubernetes tak naprawdę rozdaje kartę u większości potężnych graczy. Również takie serwisy jak Airbnb, Reddit, New York Times, oczywiście ta wersja online'owa, czy taka bardzo popularna gra Pokémon Go, używają właśnie tego typu rozwiązania do rozpraszania oraz zarządzania swoimi mikroserwisami. Na wstępie wspominałem, iż Kubernetes powstał jako odpowiedź na złe doświadczenia inżynierów Google w pracy z systemami rozproszonymi. No i wśród nich zidentyfikowałem cztery takie, które najczęściej były identyfikowane czy też w artykułach, czy też na konferencjach branżowych. To jest skalowalność, niezmienność bądź też niemutowalność infrastruktury, brak zmian przyrostowych oraz system samonaprawiający się. O co chodzi w skalowalności? Jako słowo skalowalność pewnie każdy to rozumie, tak? Czyli chcemy, żeby nasz system był możliwie jak najbardziej skalowalny, to znaczy, żeby mógł rozpraszać się horyzontalnie praktycznie w nieskończoność. Natomiast do tej definicji skalowalności należy dołożyć jeszcze jedną istotną metrykę. Tą metryką jest liczba funkcji / funkcjonalności, jakie jestem w stanie wdrożyć przy jednoczesnej dostępności systemu. Czyli istotną rolę w tej metryce odgrywa upgrade, a właściwie dostępność systemu podczas takiej operacji upgrade'u. Właśnie systemy rozproszone projektuje się po to, żeby zwiększyć jego czas operacyjny i zminimalizować przestoje. Jeżeli jeden węzeł upada, chcę, żeby jego pracę przyjął kolejny, w związku z tym zapobiegam takiemu przestojowi. Ale mając jedną wielką architekturę monolityczną, bez podziału na fizyczne komponenty, i tutaj poprzez tą fizyczność mam na myśli wtyczki, które można podmienić, bądź też jakieś inne pluginy, które można reinstalować niezależnie od pozostałych funkcji systemu, praktycznie nie jest możliwe przeprowadzenie upgrade'u bez zastoju takiego systemu monolitycznego. No jak wiadomo, czas to pieniądz. Im więcej czasu system będzie niedostępny, tym większe mogą być moje straty biznesowe. No i kiedyś znalazłem taką statystykę w internecie, która mówiła o tym, jak długo użytkownik jest w stanie poczekać na dostępność systemu, czy też odpowiedź danego serwisu, i ten czas był mierzony w sekundach. W związku z tym my możemy sobie pozwolić na co najwyżej sekundowy zastój w pracy naszego systemu. Drugi punkt to niezmienność infrastruktury. Znalazłem również słowo niemutowalność infrastruktury, tak? To jest bezpośrednie tłumaczenie z języka angielskiego czy z anglojęzycznej literatury immutable. Abstrahując już od samej nazwy, tutaj chodzi o to, żeby żaden artefakt tego systemu nie zmieniał się pod wpływem integracji z użytkownikiem. Co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że jeżeli ja jestem użytkownikiem końcowym i wchodzę w interakcję z moim systemem, to jego ustawień, infrastruktury, zasady działania nie mogę bezpośrednio zmienić. Mogę mieć wpływ wyłącznie na persystencję danych, natomiast zasady jego działania, logiki jego działania nie powinienem móc zmienić. Jeżeli praktycznie rozpraszenie aplikacji ma być w ogóle możliwe w dowolnym momencie, poprzez dowolny moment rozumiem tutaj, że wtedy, kiedy wymagają tego zasoby sprzętowe, wtedy, kiedy wymagają tego jakieś KPI-e, to poszczególne komponenty powinny dać się łatwo klonować. Jeżeli ja w takich komponentach, w takiej części infrastruktury będę trzymał sesję użytkownika, będę trzymał na przykład stan aplikacji, będę na przykład trzymał dane, które zmodyfikował użytkownik, nie daj Boże, jeden bądź też więcej takich użytkowników zmodyfikuje te dane w jednym momencie, to rodzi wiele pytań. Na przykład, jeżeli skopiuję taki komponent, bo w końcu chcę go skalować, to czy mogę współdzielić taką sesję? Jeżeli mogę ją współdzielić, to jak tą sesją zarządzać? Jeżeli użytkownik A wprowadził jakieś zmiany, to czy też te zmiany powinny być klonowane na poszczególne komponenty, na poszczególne repliki właściwie? Tak?
A jeżeli dwóch użytkowników wprowadziło takie zmiany, to czyje zmiany, cytując tutaj klasyka, są najmojsze? To może wprowadzić do niebezpieczeństwa linearyzacji naszej aplikacji. Czyli mimo tego, iż pewne komponenty jestem w stanie horyzontalnie rozpraszać, to i tak będę miał jeden komponent, którego nie będzie się dało sklonować i cały ruch będzie przez niego przechodził. To będzie wtedy taka pseudo-rozpraszalność. W związku z tym, projektując system rozproszony, powinniśmy zadbać o to, żeby komponenty infrastruktury były niezmienialne pod wpływem integracji czy interakcji właściwie z użytkownikiem. Następnie brak zmian przyrostowych. Tutaj w krótkich żołnierskich słowach chodzi o to, żeby komponent w całości był zastępowany nowym. Czyli jeżeli decydujemy się wypuścić nową wersję danego komponentu, to realizujemy go po prostu jako całość. Nie są dopuszczalne żadne patche, nakładki, łatki, quick fixy, hot fixy itd. Najdrobniejsza nawet zmiana skutkuje wydaniem zupełnie nowego komponentu. I ktoś, kto wcześniej pracował z technologią kontenerową, na przykład z Dockerem, to chyba rozumie, o co mi chodzi. Jeżeli wydałem sobie jakiś obraz i chcę wprowadzić zmiany w tym obrazie, na przykład dołożyć plik konfiguracyjny, zmienić jakąś zmienną środowiską i tak dalej, to co ja robię? Ja wydaję nowy obraz, tak? Podbijam jego wersję i wydaję go jako zupełnie nowy obraz. Nie wprowadzam zmiany przyrostowej na zasadzie takiej, że do istniejącej wersji dorzucam już plik, tak? Do istniejącej wersji zmieniam konfigurację. Do istniejącej wersji modyfikuję bądź też dodaję zmienną środowiskową i tak dalej. Ostatnia cecha, która podoba mi się osobiście najbardziej, to system samonaprawiający się. O co chodzi? Chodzi o to, żeby zaimplementować ciągłe sprawdzanie zgodności systemu z jego, uwaga, deklaracją. Czyli ja jako architekt, bądź też deweloper, zanim przystąpię do fizycznej implementacji mojego systemu rozproszonego, tworzę deklarację, jak ten system powinien się zachować w stanie tak zwanym healthy. To jest stan, w którym system działa poprawnie, bez żadnych zastrzeżeń. Stan, który jest określany właśnie jako taki stan zdrowy mojego systemu. Czyli wydawca komponentu deklaruje, co oznacza, iż system, bądź też poszczególne jego komponenty, jestem w stanie healthy. Natomiast zarządca, w tym wypadku będzie to Kubernetes, dba o to, żeby ich fizyczny stan był zgodny z zadeklarowanym. I tutaj rządzą się sztywne prawa reguł zgodności. Jeżeli na przykład zadeklarujemy, że dany komponent będzie miał 3 repliki, tak? Czyli że będzie się rozpraszał na 3 repliki, to jeżeli w pewnym momencie działania systemu tych replik będzie 2, bo na przykład jedna uległa awarii i się wyłączyła, to zadaniem takiego zarządcy systemu będzie powołanie jednej repliki ekstra do życia. Bo ja jako wydawca komponentu deklarowałem, że chcę mieć 3 repliki dokładnie. Natomiast jeżeli okaże się, że tych replik będzie 4 z jakiegoś powodu, to zarządca systemu powinien niezwłocznie usunąć jedną z nich. Deklaracja była na 3, to ma być 3 i ani jednej więcej i ani jednej mniej. To samo dotyczy wykorzystania zasobów. Jeżeli ja jako wydawca komponentu deklaruję, że ta funkcjonalność powinna mieć przydzielone 1 GB pamięci, to zadaniem takiego zarządcy jest stanąć w cudzysłowie na głowie i znaleźć ten 1 GB. Jeżeli go nie znajdzie, to taki komponent nie ma prawa działać w naszym systemie. Przyglądnijmy się na chwilkę architekturze AKS-a. Zrozumienie mechanizmu, w jaki nim sterują, jest niezwykle użyteczne wtedy, kiedy będziemy chcieli debugować jakiś problem, czy też sprawdzać dostępność usług naszego klastra, albo, co wcale nie jest takie nieoczywiste, zrozumieć, dlaczego nasz klaster AKS-owy generuje takie koszta, a nie inne. AKS składa się tak naprawdę z dwóch komponentów. Pierwszy z nich to jest control plane, to jest ten zarządzany bezpośrednio przez Azura, gdzie tak naprawdę użytkownik nie ma do niego bezpośredniego dostępu, oraz nody. Nody, albo też pula tych nodów,
To jest coś, w co wchodzimy w bezpośrednią interakcję w momencie wtedy, kiedy mamy uruchomiony klaster. Idąc od lewej, widzimy API Server. W dokumentacji możemy spotkać się z nazwą Cube API Server. Jest to API, które pozwala na integrację klastra z zewnętrznym światem. I właśnie poprzez to API wysyłamy na przykład polecenia z programu kubectl, czy też możemy się znawigować do dashboardu, który pokazuje bieżący stan naszego klastra. Następnie jest ATCD. ATCD jest taką bazą danych, ona jest oparta na zasadach klucz-wartość, której zadaniem jest utrzymywanie aktualnego stanu serwera Kubernetes. Potem widzimy scheduler. W dokumentacji spotkamy się z nazwą kubescheduler. To jest tak naprawdę nic innego jak program odpowiedzialny za zarządzanie oraz przydzielanie zasobów dla konkretnych nodów. Kiedy tworzymy bądź też skalujemy naszą aplikację, to właśnie scheduler między innymi odpowiedzialny jest za powołanie do życia odpowiednich komponentów wraz z uwzględnieniem wymagań dotyczących wykorzystywanych zasobów. To jest tak zwana specyfikacja obciążeniowa. No i ostatni komponent z control plane'a to jest control manager. Tutaj nazwa w dokumentacji to jest Cube Control Manager. Jest to swoistego rodzaju demon systemowy, który reguluje oraz nadzoruje stan klastra. On może się składać z wielu pochodnych kontrolerów i tutaj w zależności od wersji Kubernetesa możemy spotkać się z kontrolerem replikacji, z kontrolerem przestrzeni nazw, kontrolerem usług, czy też kontrolerem tak zwanych endpointów. Na poziomie nodów, czy też node pooli możemy rozróżnić następujące komponenty. Kubelet. Kubelet to jest taki agent kubernetesowy, który jest uruchamiany na każdym nodzie i on zajmuje się przetwarzaniem oraz orkiestracją żądań. Poniżej mamy Kube Proxy. To jest wirtualny interfejs sieciowy, bardzo ważny komponent i on również uruchamia się na każdym z nodów. On jest odpowiedzialny za przekazywanie ruchu sieciowego do podów oraz zarządzania ich adresami IP oraz konfiguracją sieciową. Następnie mamy Container Runtime. To jest taki komponent, który pozwala aplikacjom uruchamianym w kontenerze na interakcję z dodatkowymi zasobami, takimi jak na przykład sieć wirtualna czy też storage, jeżeli będziemy chcieli wprowadzić jakiś poziom persystencji danych. No i na samym końcu mamy ten nasz container, czyli instancję naszej aplikacji, która powstała na bazie jakiegoś obrazu, na przykład obrazu dockerowego. Dobrze, przejdźmy teraz troszeczkę do praktyki. Zanim jednak utworzymy sobie taki klaster z poziomu Azure DevOpsa i przy pomocy Azure CLI-a, takiego właściwie chciałem powiedzieć języka programowania, ale to jest nic innego jak framework czy też biblioteka, którą wykorzystuje m.in. PowerShell właśnie do takiej skryptowej integracji pomiędzy użytkownikiem a chmurą azurową, to spróbujmy się przyglądnąć, jakie opcje AKS nam udostępnia. Zrozumienie tych wszystkich ustawień jest krytyczne, szczególnie wtedy, kiedy będziemy się liczyli z kosztami deploymentu takiego klastra do chmury. Przyznam szczerze, że sam AKS nie jest tanim rozwiązaniem, natomiast jest bardzo łatwo optymalizowalnym pod nasze potrzeby, jeżeli się rozumie mechanizmy, jakie działają pod spodem oraz wie, do czego służą poszczególne opcje. Spróbujmy się zatem tym opcjom przyglądnąć. Ja sobie wejdę na mój portal, kliknę Create Resource oraz w Marketplace'u wyszukam AKS-a. No w tym momencie to jest nazwa Kubernetes Service, o ile się nie mylę, wcześniej figurowała pod nazwą AKS, czyli dokładnie Azure Kubernetes Service. Na samym początku muszę wybrać subskrypcję oraz resource grupę, do jakiej będzie deployowany mój klaster. Następnie trzeba podać super trudną rzecz, czyli wymyślić nazwę. No ja tutaj nie będę zbyt długo się rozwodził, podajmy nazwę po prostu demo. Kolejnym krokiem jest wybór regionu i jeżeli rozwiniemy sobie tą listę,
Mamy tutaj opcję oznaczoną jako rekomendowaną oraz wszelkie pozostałe, czyli others. O co chodzi z tymi opcjami rekomendowanymi? Chodzi o to, że Azure rozwija swoją chmurę w danych regionach nierównomiernie. To znaczy, że pewne regiony są bardziej rozwinięte pod względem liczby funkcji, jakie Azure jest w stanie wspierać, czy też dojrzałości serwisów, niż oczywiście inne. W związku z tym na liście rekomendowanej znajdują się te regiony, które posiadają optymalnie największą liczbę funkcjonalności, której potem moglibyśmy reużyć. Jeżeli korzystamy z dość niestandardowych rozwiązań, czy też niestandardowych obiektów azurowych, warto na początku przyglądnąć się tej liście, zanim wybierzemy region, czy taki serwis jest dostępny właśnie w regionie, do którego będziemy chcieli potem deployować nasze rozwiązanie. Unikniemy wtedy wszelkich kłopotów związanych z tym, że mamy jakąś niedostępność, czy też będziemy musieli przemigrować aplikację do innego regionu. Północna Europa brzmi dla mnie sensownie, więc wybiorę sobie ten region. Następnie mamy wybór wersji. Zobaczcie, tutaj wersja jako defaultowa ustawiona jest na 1.15.11 i uwaga, to jest wersja Kubernetesa, którą wspiera AKS. Nie zawsze będzie tak, że jeżeli będzie wychodził nowy Kubernetes, to on jest od razu już wspierany przez Azure. Zauważmy, że AKS to nie jest zupełnie świeża instancja Kubernetesa wzięta właśnie z jego projektu, tylko to jest pewne rozwiązanie zaadaptowane pod chmurę azurową. Ta wersja defaultowa to jest wersja, którą Microsoft w danym momencie rekomenduje jako najbardziej stabilną, najbardziej bezpieczną, no i najbardziej zintegrowaną z pozostałym środowiskiem azurowym. Oczywiście możemy wybrać sobie wersje wyższe, czy też nawet wersje w trybie preview, natomiast tymi wersjami mogą być takie kłopoty, iż na przykład pewna integracja też z Keyvaultem czy Storage Accountem może być tutaj utrudniona, pewne funkcje, które wprowadza na przykład wersja 1.18 może nie działać zbyt stabilnie w środowisku Azure, czy też może nam brakować zwykłych komend w Azure CLI, tak żebyśmy mogli wykonać jakieś poszczególne operacje. Oczywiście, jeżeli ja utworzę sobie klaster wersji 1.15.11, czyli tej wersji domyślnej, ja jestem w stanie podnieść potem taką wersję do wersji wyższej, jeżeli mój klaster już chodzi. Nie muszę go tworzyć, na nowo i migrować danych. Ja zostawię sobie wersję domyślną. Następnie są dwa istotne parametry, to jest wielkość nodów oraz ich liczba. Przyglądnijmy się na początku node size'owi. Oczywiście Kubernetes Service jest fizycznie deployowany na wirtualnych maszynkach i to generuje poniekąd koszta związane z obsługą AKS-a. Jeżeli sobie przejdziemy do dostępnych wirtualnych, jakie jesteśmy w stanie wykorzystać, to mamy tych opcji tutaj sporo. One się różnią od siebie ilością wirtualnych CPU, ilością RAMu, czy ilością wspieranych operacji na sekundę, również z wielkością temporary storage'a. Pamiętajmy jeszcze oczywiście, że ta deklarowana wielkość pamięci RAM, czy też CPU, to jest wielkość, do której jest już doliczony narzut na obsługę systemu operacyjnego. To znaczy, jeżeli wybieramy sobie na przykład 8 giga w takiej wirtualce, to nie oznacza, że całe 8 giga będzie przeznaczone dla naszej aplikacji. To oznacza, że część tej pamięci będzie przeznaczona również na obsługę systemu operacyjnego. To jest istotne, żeby o tym pamiętać. W szczególności, jeżeli budujemy rozwiązanie z zasobami tak zwanymi podkorek. Bardzo fajną funkcją, którą Azure dodał, to jest miesięczny koszt użycia. Też pamiętajmy o tym, że to jest przybliżona liczba, która jest tam wyliczona na podstawie średniego, uśrednionego ruchu według jakiejś telemetrii, którą Microsoft sobie zbiera. Natomiast ona potrafi nam dać pewien rząd wielkości, jaką będziemy musieli zapłacić, jeżeli wykorzystamy daną wielkość node'u. Tutaj w domyślne wirtualki. Ja sobie wybiorę może tą pierwszą. Tak? I przejdziemy do liczby danych węzłów. Domyślnie ta wartość jest ustawiona na 3 po to, żeby takie feature jak georedundancja czy też zalążki wysokiej dostępności miały w ogóle sens. Tak? Że nie mamy tutaj single point of failure, staramy się to rozproszyć pomiędzy nodami.
Oczywiście jestem w stanie utworzyć sobie klaster, który będzie posiadał tylko jeden węzeł, na przykład dla celów deweloperskich. Dla celów produkcyjnych raczej nie jest to zalecane. Ja sobie utworzę taki klaster, który będzie posiadał 3 węzły. I teraz uwaga, o ile wielkości nodów nie jestem w stanie zmienić w momencie wtedy, kiedy utworzę swój klaster, to o tyle liczbę takich nodów jestem w stanie powiększać już na działającym i zdeployowanym klastrze AKS-owym. Przejdźmy sobie do node pooli. W tej sekcji definiuje się tak zwane pule węzłów. Czym są pule węzłów? Pule węzłów to jest tak naprawdę grupowanie nodów w obrębie tej samej konfiguracji. Tak? Jak zauważyliście, wcześniej moja zadeklarowana liczba węzłów tutaj wynosiła 3, dlatego one wszystkie trafiły do domyślnej puli. Ona jest deployowana na Linuxie, dlatego że taki typ właśnie systemu operacyjnego sobie wybrałem. Tak, wybierając właśnie stąd z tej listy. OK. Natomiast ja mogę dodać sobie taką node poolę. Zadeklarować, czy ona powinna być na Linuxie, czy też na Windowsie. Oczywiście, podobnie jak poprzednio, mogę sobie wybrać, jak będzie skonfigurowany mój węzeł oraz defilować właśnie node county. To, co robiłem właśnie w kroku poprzednim. Warto zwrócić uwagę na jeden fakt. W momencie wtedy, kiedy zdefiniowałem sobie nową node poolę, to co się stało z VM Scale Setem? Ona została bezwarunkowo włączona, ta opcja. Tak? Nie jestem w stanie zrobić jej disable. Pamiętamy, czym jest VM Scale Set, tak? To jest taki feature azurowy, który grupował ze sobą wirtualne maszyny, tworząc tak jakby jedną platformę do skalowania. Tak? Czyli ja mogłem na przykład swoją aplikację zdeployować na kilku wirtualnych maszynach, postawić je w jednym scale secie, czy takim klastrze wirtualnych maszyn, oraz wprowadzić pewien load balancing, tak, żeby ruch na początku trafiał do jednej, potem do drugiej, do trzeciej i tak dalej. Opcja scale setu również jest opcją płatną i to nam generuje dodatkowe koszta. Tak? Rzecz jasna, jeżeli sobie taką dodatkową node poolę usunę, no to ja już mam prawo zdecydować, czy będę chciał korzystać ze scale setu, czy też nie. Dlaczego ta opcja jest jeszcze tutaj istotna? Jest istotna głównie ze względu na fakt, czy ja będę również w przyszłości mógł korzystać z wirtualnych nodów, czy w ogóle będę chciał z nich korzystać. Tak? Wirtualne nody pozwalają nam tworzyć dodatkowe nody już w architekturze serverless na gotowych kontenerach. Następnie przechodzimy do sekcji autentykacji. Ona nam mówi mniej więcej o tym, w jaki sposób ja będę mógł zarządzać oraz konfigurować, czy też w ogóle deployować cokolwiek do mojego klastra AKS-owego, jak się do niego będę logował. Tutaj rekomendowaną opcją jest właśnie korzystanie z role-based access control, na przykład utworzenie sobie swojego własnego service principala, zapamiętać oczywiście parametry, czy tam ten customer ID oraz password, no i za pomocą właśnie takiego airbaga sterować dostępem do klastra AKS-owego, tak? Czyli przyznawać mu prawa do odczytu, prawa do zapisu i tak dalej. Tych opcji jest bardzo wiele. Również polecam zapoznać się z taką dokumentacją odnośnie airbaga. Akurat to jest taka część Azura, która bardzo mi się podoba. Mamy do dyspozycji również enkrypcję na poziomie dysku, czyli tak zwanych, mówiąc językiem cyber security, data at rest. I tutaj mamy dwie opcje. Albo wybór domyślnego klucza enkrypcji, albo wybór klucza własnego. W tej drugiej opcji będziemy musieli podać dokładnie do Key Vaulta, jak ten klucz ma wyglądać. Ja sobie wybiorę opcję domyślną. Przedostatnia sekcja, no właściwie przedostatnia, to jest networking. Już we wstępie wspominałem, iż taki klaster w swojej wewnętrznej strukturze rządzi się swoimi prawami networkingowymi, które mogą być odizolowane od reszty świata. No i tutaj właśnie jest miejsce na to, żeby sobie takie reguły skonfigurować. Tak? Czyli mogę powiedzieć, do jakiej wirtualnej sieci ten mój klaster będzie należał, albo mogę ją w ogóle stworzyć.
Mogę sobie zdefiniować zakres adresów, DNS prefix, który już domyślnie Microsoft nam tutaj podpowiada. Mogę również zdefiniować sobie polityki, czy też istotne, czy włączamy HTTP routing do naszej aplikacji, czy też nie. To jest istotne głównie wtedy, kiedy korzystamy na przykład z Ingresa. Ostatnią opcją taką ważną jest integracja. Tutaj sobie możemy zdefiniować dokładnie do jakiego Log Analytics Workspace'u będą trafiały nasze logi. Tak, Log Analytics to jest taki, ja to nazywam taki hub w przestrzeni azurowej, który jest w stanie zbierać logi z wielu źródeł, czy też serwisów azurowych domyślnie, czy też możemy tam wrzucać logi nasze aplikacyjne. Taki Log Analytics, w Log Analytics możemy zdefiniować sobie własne workspacy oraz do tych workspace'ów właśnie ładować logi. To jest takie centrum zbierania logów. To jest bardzo fajna opcja. W momencie wtedy, kiedy chcemy debugować jakiś problem, tam za pomocą języka Custo jesteśmy w stanie zrobić takie pseudo query SQL-owe oraz wylistować istotne czy interesujące dla nas informacje. I ostatnim elementem są tagi. Bardzo fajnie jest praktykować tutaj wprowadzanie tagów w resursach w momencie wtedy, kiedy mamy jakiś zaawansowany projekt, bardzo rozbudowany, który składa się z wielu klocków, tak, gdzie nie mamy takiej sztywnej, szczególnie gdzie mamy takiej sztywnej podziału na resource grupy, no to tagi nam pomogą zidentyfikować, do czego zostały stworzone poszczególne resursy, ale również tagi nam pozwolą zidentyfikować, czy dany resource został stworzony na przykład przez człowieka klikając przez portal, czy przypadkiem nie stworzył go jakiś stage na naszym pipeline'ie. Paweł pokazał, jak możemy stworzyć klaster kubernetesowy za pomocą graficznego GUI. Ja w swojej części pokażę, jak możemy to samo zrobić za pomocą command line'a. Wykorzystamy do tego celu Azure CLI. Szukamy tutaj odpowiedniego zasobu. Następnie odszukujemy potrzebną nam komendę azakscreate. Poniżej w dokumentacji widzimy parę przykładów, które pozwalają nam stworzyć klaster kubernetesowy w wybranej wersji z wybraną liczbą nodów oraz z wybranym typem availability. Stworzymy teraz taki klaster. W tym momencie nie mam żadnych klastrów w swojej subskrypcji. Otwieram okno PowerShellowe i tworzę komendą azakscreate. Nazwa mojej resource grupy, minus name, nazwa mojego klastra kubernetesowego, wersja 1.1.16.9 oraz liczba nodów 3. Klikam Enter. I po chwili powinniśmy dostać informację o stworzonym klastrze kubernetesowym. W outputcie zostanie wyświetlona informacja o parametrach tego klastra. Po jakimś czasie nasz klaster zostaje stworzony, co widzimy w portalu. A na konsoli dostajemy informację o szczegółach klastra. Opowiem teraz o paru aspektach security, które powinniśmy wziąć pod uwagę, tworząc nowy klaster. Tworząc klaster, musimy wybrać wersję Kubernetesa. Azure udostępnia nowe wersje Kubernetesa, jednak sam upgrade wersji wymaga interwencji użytkownika. Azure sam też aplikuje patche na maszyny linuxowe tworzące klaster kubernetesowy. Jeżeli do zaaplikowania patcha jest wymagany restart noda, to użytkownik sam zarządza takim restartem.
Kolejnym aspektem security jest użycie wirtualnych nodów. Użycie wirtualnych nodów pozwala na bardzo szybkie wyskalowanie naszych podów i aplikacji. Wiąże się to jednak z tym, że na wirtualnych nodach nie działa network policy, o której będę mówił w dalszej części naszego webinarium. Kolejną rzeczą, jaką warto ustawić przy tworzeniu klastra, jest włączenie RBAC-a, czyli Role-Based Access Control. Dzięki włączeniu tej opcji jesteśmy w stanie tworzyć role i na ich podstawie przypisywać odpowiednie uprawnienia dla osoby oraz serwisu. Następną rzeczą, jaką warto włączyć, jest Network Policy. Dzięki włączeniu tej opcji jesteśmy w stanie zdefiniować i opisać odpowiednie reguły na komunikację wewnątrz i na zewnątrz klastra kubernetesowego. Cześć. W tej części naszego webinarium pokażę, jak możemy zdeployować aplikację do naszego klastra kubernetesowego. Będziemy pracować w środowisku Azure DevOps. W środowisku tym mamy już stworzone repozytorium kodu, na którym jest YAML opisujący deployment, serwis oraz ingres wraz z podaną nazwą naszego klastra kubernetesowego. Będziemy deployować mock server, który po zdeployowaniu zwróci nam kod 404. Na początku musimy stworzyć Service Connection, połączenie, które pozwoli na dostęp ze środowiska Azure DevOps do klastra kubernetesowego. W tym celu znajdujemy nasz klaster kubernetesowy w subskrypcji. Podajemy nazwę naszego Service Connection. I zapisujemy. Teraz utworzymy pipeline, dzięki któremu zdeployujemy aplikację do klastra. W tym celu tworzymy sobie nowy release. Na początku musimy wybrać artefakty naszego builda. Jako artefaktu wybierzemy repozytorium kodu. Teraz, korzystając z predefiniowanych tasków, skonfigurujemy deployment do klastra kubernetesowego. Z dostępnej listy wybieramy nasz Service Connection. Jako komendę wybieramy komendę apply. Podajemy plik konfiguracyjny znajdujący się na repozytorium. Tworzymy to dla deploymentu. Następnie kopiujemy sobie gotowe zadanie. I tworzymy analogiczne zadania dla serwisu oraz ingresu. Czas zdeployować nasz klaster.
Sprawdzimy sobie na konsoli, czy zostało już coś zdeployowane. Po chwili widzimy, że nasza aplikacja Mock Server jest w trakcie uruchomienia się. Po krótkiej chwili aplikacja ta powinna być w stanie running. Spróbujemy teraz za pomocą przeglądarki dostać się do naszej aplikacji. W tym celu otworzymy sobie adres w przeglądarce. A na konsoli wyświetlimy sobie logi. Wyślemy teraz zapytanie do naszej aplikacji. Dostaliśmy kod 404 odpowiadający dokładnie temu samemu, co znajduje się w logu, wraz z podaną informacją o mojej przeglądarce oraz wersji. W ten sposób pokazałem, że używając dowolnej przeglądarki jesteśmy w stanie dostać się do naszej aplikacji zdeployowanej do klastra kubernetesowego. Dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie naszego webinaru. Przedstawiliśmy w nim pokrótce historię projektu Kubernetes, pokazaliśmy, jak stworzyć klaster w środowisku Azure za pomocą interfejsu graficznego oraz pokazaliśmy, jak zdeployować aplikację korzystając ze środowiska Azure DevOps. Czekamy na Wasze pytania na Facebooku.